place that I can come home to. Yes, I am on my way. Wigilijne śniadanko i zabieram się za robotę, a mam tutaj trzy rodzaje śledzika i dopiero później będę jeść na kolacji wigilijnej, także życzę smacznego wszystkim. Dzień dobry już od tej strony, aż taka trochę wystrojona, bo składałam życzenia świąteczne na kanał. Nagrałam filmik, właśnie montuję się, to znaczy się już zapisuję, a tu jest kawusia numer 2. I jeszcze chciałam Wam pokazać, a w sumie to chciałam podziękować za kartki świąteczne, bo jeszcze tutaj do mnie przyszły i jeszcze wyjęłam ze skrzynki, także zaraz Wam pokażę i idę zobaczyć, jak tam idzie pakowanie prezentów, bo tata pakuje prezenty. Powiem Wam, że lepiej mu to wychodzi, aniżeli mi. Bo moje prezenty są tak koszmarnie zapakowane. A on gdzieś ma chyba talent do tego, odkryty. I niech on pakuje. A co? Także tata pakuje tam na górze prezenty. Ja tutaj nagrałam życzenia z dzieciakami. Trochę się odstroiłam. Nagrałam Get Ready With Me. I nie wiem właśnie, czy ten taki mieszany vlog, no vlogmas, jeszcze vlogmas łączony z 3 dni pójdzie pierwszy, czy tam to Get Ready With Me pójdzie pierwsze, to jeszcze zobaczę. Ale jak już nagrałam te moje takie, wiecie, szykowanie do Wigilii, to też na pewno będzie opublikowane. Zawsze coś innego na kanale się pojawi. Będzie jakiś taki inny, dodatkowy filmik. U nas dzisiaj nie ma dekoracji. Później Wam pokażę moją dekorację stołu. U nas dziś Wigilia późno, o 18:00, ale to idziemy na Wigilię do babci, więc jeszcze tak można powiedzieć na luzaka. Można sobie wypić kawusię. Święta już są gotowe, więc też nie ma tutaj, wiecie, co za bardzo szykować. Wszyscy wytrzymają do tej 18:00 i będzie wtedy można biesiadować na kolację. A teraz kawusia, kartki świąteczne i idę zobaczyć, co on tam robi i jak to składa te prezenty do kupy. W sumie to można było pójść do salonu, ale w tym salonie to jakieś takie chyba kiepskie światło, bo będę stała do okna, a tutaj stoję przodem do okna, więc tu mam lepsze światło. A tam mam nadzieję, że te życzenia też jakoś tam wyszły i ładnie będzie wyglądał obraz na YouTubie, bo stałam akurat do choinki, bo chcieliśmy nagrać te życzenia przodem do choinki, to znaczy tyłem, przepraszam bardzo, co ja mówię, tyłem do choinki chcieliśmy nagrać życzenia, żeby tłum było choinkowe, jak życzenia świąteczne, to życzenia świąteczne. Dzieciaczki jak zwykle rozśmieszały mnie, także wyszło tak troszeczkę komicznie w końcu też i Julcia chyba się tam coś zacięła, ale jakoś tam poszły te życzenia. Także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim za życzenia, zarówno za te na Instagramie, jak i te w wiadomościach prywatnych, bo też i prywatnie piszecie, i na Instagramie składacie, i w komentarzach na YouTubie, także bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne w imieniu całej rodzinki M, bo żeście pisali właśnie, że to są życzenia świąteczne dla całej rodzinki M, więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na noworoczne życzenia jeszcze przyjdzie czas, bo do Sylwestra jeszcze trochę czasu i do Nowego Roku, ale i tak powiem Wam szczerze, szybko zleciało. Nie myślałam, że tak szybko zleci ten grudzień. Jakoś tak jak z bicza strzelił. Ja powiem Wam szczerze, że jeszcze
można powiedzieć, bardzo dobrze pamiętam grudzień zeszłego roku, a już mamy grudzień 2023 rok, także strach się bać, zrobimy tylko pstryk i będzie grudzień 2024, także czas coraz bardziej ucieka i naprawdę powinniśmy chyba coraz bardziej cieszyć się takimi wspólnymi chwilami. Tutaj gdzieś widziałam właśnie, chyba na Instagramie właśnie, żeby rzucić na święte telefony, nie siedzieć w telefonach, tylko spędzać czas z rodziną. I to jest szczera prawda, także rzucamy na święta telefony, nie siedzimy w telefonach, tylko czerpiemy jak najwięcej z czasu spędzonego z bliskimi. Dobra, bo ja zaraz tutaj pootwieram te kartki świąteczne. I tak, pierwsza kartka świąteczna jest od Moni. Monia kiedyś miała kanał, teraz już tego kanału nie prowadzi, a chodzi mi o Monię z kanału Mona Mi, którą serdecznie pozdrawiam, także karteczka dotarła. Tutaj było karteczka otwarta od Julki. Julka ma kanał na YouTubie i nazywa się Nieidealna Julianna, także Julce również serdecznie dziękuję za karteczkę, za pamięć, za życzenia i przyszły takie tutaj oto samochodziki, zawieszki na choinkę, albo i nie tylko, bo w sumie można było dać i do wieńca adwentowego. Ja w tym roku wieńca adwentowego na drzwiach nie mam, zabrakło czasu, nie mam, ale tak jak Wam mówiłam, nic na siłę. Jak nie czujemy, że czegoś nie zrobiliśmy, to nie powinniśmy mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Tak samo i stroik nie powstał na stół, taki z gałązek żywych jest. Stroik z Gwiazdy Betlejemskiej i też mi się bardzo podoba. Także karteczka od Julki wygląda tak. I bardzo dziękuję za życzenia, które tam się w środku znajdują. Tutaj jest karteczka od Eli. Eluś, również ślicznie dziękuję za karteczkę, za cudowne życzenia. Jest mi bardzo miło, że pamiętasz nadal. I przysłałaś mi właśnie dodatkowo jeszcze właśnie magnesik oprócz tej karteczki. Także magnesik taki przepiękny, wesołych świąt, powędruje na lodówkę do zbierania. Więc to była karteczka od Eluś. I ostatnia karteczka jest od Ani. Ania ostatnio wygrała rozdanie. Tutaj co było, to rozdanie z okazji rocznicy kanału. Także od Ani też dostałam przesyłeczkę i Ania to jest kolejna osoba, która robi cudowne rzeczy na szydełku. Także nie tylko Bożenka, ale również i Ania. Ania przysłała takie ręcznie wykonane gwiazdeczki, cudne. I do tego oczywiście kartka z życzeniami, za którą również serdecznie dziękuję. A przede wszystkim dziękuję za te robótki zrobione własnoręcznie od serca. Są prześliczne. Ja powiem Wam szczerze, nie mam takiego talentu. Ja umiem tylko podstawowy ściek na drutach i na szydełku. Nie zrobiłabym czegoś takiego, a szkoda. Babcia robiła bardzo dużo różnych splotów. Czy to na szydełku, czy to na drutach. Ogromne ilości, ale gdzieś człowiek kiedyś był młody, głupi. I stwierdził, na co mi to? No i teraz by się przydało, bo bym nauczyła moje dzieciaki, no chłopcy to jak chłopcy, wiecie, może na tych szydełkach i na drutach może nie bardzo, ale jakby zobaczyli, że można coś takiego wydziergać, może by właśnie wydziergali, bo ja tutaj nic nie mówię, że chłopcy nie mogą. Oczywiście chłopcy też jak chcą, mogą dziergać. Nie widzę nic z tym tutaj problemu czy coś takiego, żeby zaraz nie było pytania, dlaczego chłopcy nie, więc chłopcy też, ale no nie wiem, czy moi by chcieli. Ja mówię pod kątem moich chłopców głównie. Nie wiem, jak inni chłopcy. Ale właśnie szkoda, że ja się czegoś takiego nie nauczyłam robić od babci, bo teraz by było jak znalazł. No ale kiedy można tam sobie pooglądać tutoriale na YouTubie i nauczyć się robić takie gwiazdeczki. Muszę się uschylić, bo tam jeszcze mi spadnie. I jeszcze taka niebieściutka, naprawdę śliczne. Śliczne dziewczyny, robicie te robótki. Własnoręcznie zrobiony prezent jest najlepszym prezentem, takim wiecie, od serca. Od serca, bo włożone jest serce, włożona jest praca, włożone jest poświęcenie, no i tyle, bo zaraz będę tutaj, wiecie, ryczeć, a tego nie chcę. Film się zapisał, idę przerzucać życzenia świąteczne na YouTube i chyba się troszeczkę jeszcze przeogarnę i zobaczę, co tam gdzieś jeszcze trzeba tutaj zrobić.
do tej kolacji wigilijnej. Moja dekoracja stołu w tym roku. Oczywiście komputer zaraz zostanie usunięty, zamknięty, wyłączony i na okres świąt raczej nie będzie włączany, tylko już przysyła się właśnie, życzenia się prześlą. Skończę, wrzucę, opublikuję i będzie laptop zabrany. A moja dekoracja w tym roku stołu wygląda tak. Jeżeli chodzi o świeczniki, są to świeczniki z... O, tak będzie lepiej widać. Świeczniki Sinsay, widzieliście je w holu zakupowym. Świece też Sinsay. Gwiazda betlejemska, nie wiem, jakaś kwiaciarnia zapewne. Jeżeli chodzi o bieżniczek, jest to prezent i dwa dzieciątka Jezus. U nas dzieciątka Jezus, już Wam kiedyś mówiłam, zawsze były rozdawane w kościele, jak dzieci szły do pierwszej komunii świętej. Jedno dzieciątko jest od Mateusza, drugie dzieciątko jest od Antośka. Julcia dzieciątka swojego nie dostała, ponieważ no to był wtedy ten głupi czas pandemii i wtedy nie było, powiedzmy, takiego przygotowania, bo wtedy te kościoły były zamknięte. No i nie ma Julcia właśnie swojej takiej pamiątki z Bożego Narodzenia w postaci dzieciątka, no ale mam dwa. Także mam dwa żłobaczki i aniołek. Aniołek jest ze mną już... Nie mam pojęcia ile lat, ale dość długo, ja go chyba jeszcze mieszkając w Lublinie zakupiłam, bardzo mi się podobał i tutaj też robi taką dekorację stołu, więc w tym roku mój stół wygląda tak. Dzień dobry, Boże Narodzenie z naszej pięknej, śnieżnej krainy. Nie ma już ani śladu. Lało w nocy jak z cebra, także wszystko spłynęło. Nie ma nic. Z powrotem mamy wiosnę. Dzisiaj to w ogóle chyba ma być 8 stopni, 9, coś takiego. Także witam się z Wami serdecznie w drugim dniu naszego świętowania. Słyszę, że już nie śpią, więc zaraz przyjdą otwierać pewnie prezenty standardowo, bo u nas prezenty, tak jak wiecie, otwieramy w Boże Narodzenie. Bo w końcu gwiazdka przychodzi, prawda? Więc gwiazdka przyniosła w nocy prezenty, ale tylko tym grzecznym dzieciom, niegrzecznym, nie przyniosła. Oczywiście żartuję tak trochę. Meluniu, a ty co? Czekasz na swój prezencior? Czekasz, Meluniu moja, na swój prezencior? Czekasz czy nie, Meluniu? Idziesz tutaj do mnie? Powiedz dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Ja też byłam grzeczna, prawda, Melusiu? Byłaś grzeczna? Był Mikołaj? Monika dostała coś? Monika coś dostała? Co ma 614 stron? To? Też prawie 600. I kto to przeczyta, te prawie 600? Ja. Ty? Też ma 500. Co masz, Julcia? Drzewko bonsai masz? A będziesz układać? Antoś, a co? A spodnie to co? A spodnie się nie wyciąga? No. A co jest?
No Tysia, co ty tak chowasz? Twoje już. No twoje już, a dlaczego ma być nie twoje? No chyba, żeście byli grzeczni w tym roku. Albo i niegrzeczni. Albo i niegrzeczni byliście, co? Ja mam już. A to wypadnie. Ale mi dali. Co ty tam coś tam chowasz? Ja! Malunia, a ty nie idziesz otwierać swoich prezentów? Tak. Meunia, nie idziesz? Rzuć jej, może poleci. Mela, za prezentem. Mela, nie podoba ci się prezent? Co, nie trafiony? Mela! Mela, nie trafiony prezent? Co tam jeszcze masz dobrego? O, chyba to będzie lepszy. Ludzie moją. Mogę tu dużo na kamerze otworzyć. A dlaczego nie? A, dobrze, to mogę. Mogę na kamerze otworzyć. Dzień dobry, jak już kazano mi otworzyć prezenty na wizji, więc witam się z wami serdecznie w drugim dniu świętowania. Kawusia w dłoń, bo trzeba się rozbudzić i zbierać się do kościoła, więc otwierajmy. Na wizji, czekajcie, może najpierw od tych. Mama! No to jak mama, no to pewnie od szalone. Szalone i to jak? Co ja tutaj mam? Hydro? To są płatki pod oczy. Płatki pod oczy w kształcie syrenek. Takich to ja nie miałam. Zresztą ja w ogóle żadnych płatek pod oczy nie używam. Ej, super. Dziękuję. I tutaj co tu jeszcze mam? Jakąś maseczkę w kształcie. Tak, maseczkę. Też jakaś syrenka. Także też bardzo dziękuję. Jakaś chlipa mi dopadła. I skarpety. Bardzo ładny prezent. Bardzo mi się podoba, dziękuję bardzo. A i ten duży miałam otworzyć. A co tu jeszcze jest? A to jest Bartek. No to po co mi Bartek? To nie moje. A bo to też i taty tutaj jest. To moje jest to, tak? Aha, dobra, już czaję. I tutaj też jest mama. Także tutaj też otwieramy. Zobaczymy, co tutaj jest. A to co tu jest? Pomidor? Raczej nie jest opiekarz do kanapek, bo coś czuję, że w środku chyba raczej go nie ma. Jutra, nie śmiej się. Nie wiem, czy się dostanę teraz. O! Żarty ktoś sobie robi na mnie. Co tam bekę macie?
Bekę widzę, wszyscy stoją tutaj poza kamerą i bekę ze mną mają. I co, znowu będzie pudełko w pudełko? Pudełko w pudełko. Nie ma. No zastrzelę. Zastrzelę. Chyba się okaże, że tam nic nie ma. Prawidłowy prezent. Prawidłowy prezent już to jest? Co to jest? A jest to... Baśka. Kosmetyki po polsku. Malinowe masło do ciała. Nawet nie wiedziałam, że taka firma jest. Baśka? Aj, pięknie pachnie malinami. Super, podoba mi się. Dziękuję bardzo. No i ostatni. Ostatni, tutaj to już pisze Monika. Jest już gwiazdka od kogoś innego. Pięknie zapakowane, artystycznie. A jest to? Nie wiem, co to? A tutaj mamy liftingujące płatki na opuchnięte oczy i bruzdy nosowe. Ale bardzo dziękuję, bo takich nigdy nie miałam. Także na pewno się przydadzą. I tutaj jeszcze mamy balsam do ust, też bardzo przydatny, i maskę do twarzy. Wypełniane płat nasączone składnikami aktywnymi. I to są rodzinkowe prezenty. Także teraz idziemy zbierać się do kościoła i trzeba posprzątać bałagan po rozpakowywaniu. Nie możemy wyjść z domu, to znaczy moja rodzinka to już gotowa, ale tak to jest właśnie, bo ja jestem na samym końcu zawsze. Byliśmy w kościele, wróciliśmy z kościoła i teraz jedziemy do Lublina, do mojej rodzinki i od razu pojedziemy na cmentarz, no bo wiadomo, że pamięta się też i o tych, którzy odeszli, których już z nami nie ma. Stylówka na dziś to ta sukienka z mojito, którą widzieliście w holu zakupowym, pokazywałam Wam. Także nawet fajnie się w niej czuję. Powiedziałyście, żebym ją zostawiła, więc ją zostawiłam. Do tego czarne rajstopy, bo w takich czuję się najlepiej. Długie buty, bo u nas pokazywałam Wam rano piękną, słoneczną pogodę, a teraz przyszła niedawno co zlewa. Do kościoła jeszcze szliśmy, można powiedzieć, była wiosna, to znaczy jest ciepło. To nie mogę powiedzieć, że jest już, wiecie, zimno czy jakoś tak, ale jest jesiennie, o tak bym powiedziała. Jesiennie padał deszcz, była zlewa, więc trzeba było zmienić trochę stylówkę, więc długie buty na taką pogodę idealne. I do tego właśnie kurtka też taka nieprzemakalna, bo miałam jechać w czarnym płaszczu, ale stwierdziłam, że jednak nie ma co jechać w płaszczu, trzeba brać kurtkę taką nieprzemakalną, żeby tutaj nie chodzić z parasolkami. I do tego jeszcze perfumy na dziś, to będzie Salvatore Frega
Mano. Bardzo ładny, delikatny, kwiatowy zapach, taki może bardziej wiosenny, ale może być też i z okazji no innej, na przykład na jesień czy na zimę. Ja nie używam tutaj perfum, jakby to powiedzieć, pod porę roku, tylko tak jak mam ochotę, a dziś mam ochotę właśnie na taki lekki, kwiatowy zapach. Także uciekamy. Tutaj żeśmy zapakowali trochę ciasta, trochę innych, można powiedzieć, przystawek, więc zapakowani czekają w samochodzie i ja już też tutaj uciekam. Raczej tam nie będę nic nagrywać, no bo to, no wiecie, rodzinki się nie nagrywa, jeżeli nie chcę być na YouTubach, ale tak myślę, że może choinkę Wam pokażę, jaka jest u mojej cioci. No i widzimy się dopiero po powrocie do domu, ciu. Także mam nadzieję, że Wasze święta też są udane, że świętujecie, miło spędzacie czas, tak jak tego właśnie tutaj sobie pragniecie i żeście sobie zamarzyli, no i że mieliście bogatego Mikołaja. To znaczy, no wiecie, Mikołaja jak Mikołaja. Ja bym powiedziała, że najważniejszy to jest czas spędzony z rodziną, a wszystkie prezenty to są tylko miłe dodatki. Tak samo jak i to jedzenie, te pyszności, które przygotowywaliśmy, to też są tylko dodatki, a najważniejsze właśnie jest czas spędzony z rodziną. Także miłego dalszego świętowania i ja uciekam do swojej rodzinki. Singing.